Hej, hej! Jestem Insulinka i w tym odcinku będę lektorem. Na Discordzie jestem Police Girl i zajmuję się pilnowaniem porządku na czacie oraz na innych kanałach. A teraz wytłumaczę, o co chodzi w serii odcinków Przerysujecie. Jest to najprościej mówiąc przerysowanie waszych rysunków przez Kaeru, czyli autorkę poradników jak rysować mangę. Chcesz wziąć udział w wydarzeniu, ale nie wiesz od czego zacząć? Po pierwsze, musisz być członkiem oficjalnego serwera na Discordzie. Link do serwera znajdziecie w opisie filmu albo w postaci QR kodu w prawym górnym rogu tego filmu. Zeskanuj go swoim smartfonem i dołącz do naszej społeczności. Po drugie, udostępnij swój rysunek na kanale Przerysujecie, gdzie zostaniesz przyjęty do listy uczestników do najbliższego losowania. Dodam również, że obowiązują pewne zasady dotyczące waszych rysunków. A dokładnie, możesz zgłosić tylko i wyłącznie jedną pracę. Jeżeli wyślesz kilka rysunków, to zostanie przyjęta dokładnie ta, która została wysłana jako pierwsza. Styl pracy jest dowolny i niekoniecznie musi być w kolorze. Najważniejsze jest to, iż przerysowane rysunki nie będą uwzględniane. Musisz pamiętać, że twoja praca będzie sprawdzona przez KR-u oraz moderatorów, czy nie jest przypadkiem kalkowana. Halo, halo, Kaeru, jesteś? Tak, tak, jestem, Kwiatuszku, i słucham ciebie z ogromną przyjemnością, bo uwielbiam twój głos. Ach, jestem nawet gotowa odstąpić stołka i przekazać tobie pałeczkę prowadzenia tego kanału. Ale nie przedłużając, witajcie ponownie, a to już trzeci raz, kiedy rysuję wasze rysunki. Powiem wam, że to nie mała frajda, a tym razem mam okazję narysować pracę... To może być dziwne, ale osoby o pseudonimie ... chyba powinnam była poprosić osobę tą o imię czy jakąkolwiek inną nazwę, ale no, to jest właśnie praca tej osoby. Wróćmy teraz do mojego jakże pasjonującego monologu, a dokładniej ostatnio mówiliśmy sobie o różnicy w rysunku tradycyjnym a cyfrowym i pod wcześniejszym filmem dostałam soczysty komentarz, a takie najbardziej lubię, bo mogę się z nich wiele nauczyć, a jest on dokładniej od P.Silly Millie i pozwolę sobie przeczytać kilka najważniejszych spraw, jakie zauważyłam w tej wiadomości. Nie chcę cię hejtować ani nic, ale czy to nie jest tak, że jeśli chcesz nauczyć się podstaw, to musisz najpierw zacząć od tradycyjnego szkicu ołówkiem, a potem barwa i jeśli to opanujesz, to można wtedy przejść na inne techniki takie jak digital. Jednak łatwiej jest nauczyć się takich zagadnień jak perspektywa, proporcje i światłocień, ćwicząc najpierw na kartce i nabierając wprawy. Zabierając się za digital, trzeba jednak mieć blade pojęcie na dane tematy, które obowiązują w tradycyjnym rysunku. Czytając to wielokrotnie, właściwie myślę, że powinnam od tego zacząć, ten temat. I dziękuję jeszcze raz, że poruszyłaś ten temat, Mili. Dokładnie różnica w obu technikach jest taka, iż w tradycyjnym rysowaniu możesz zacząć właściwie od zera i powoli kombinować z tymi wszystkimi smaczkami w rysunku. Mowa tutaj, tak jak było powiedziane, o światłocieniu, proporcjach. Chodzi dosłownie o wszystko w tym rysowaniu. Zatem, aby przejść na digital, lepiej mieć jakąś znajomość tradycyjnego rysunku, aby mieć zwyczajnie łatwiejszą pracę. Z drugiej jednak strony, nie mogę się tutaj do końca z tym zgodzić, że tak powinno się robić i nie ma innych rozwiązań, bo ludzi jest cała chmara, więc rozwiązań jest jeszcze więcej. Znam osoby, które nie mają czasu na zabawę w rysunek tradycyjny, albo inaczej, są zwyczajnie już dorosłe i nie mają czasu na przygotowanie materiałów do rysunków. I nie wspomnę już o samym czasie rysowania. Kiedy byłam jeszcze nastolatką, to z przyjemnością siadałam do biurka, wyciągałam te wszystkie sprzęty, a teraz nie widzę siebie układającej wszystkie przybory. Wolę włączyć tablet i coś naszkicować. Ale tak jak mówię, wszystko zależy od osoby, jak chce ugryźć tematu rysunku, więc nie powinniśmy mówić, że tak to się robi i już. Nie, to zależy od nas samych. Wracając do samego w sobie komentarza, to bardzo lubię rozpoczynać jakąś ciekawą konwersację, zwłaszcza kiedy widzę, że osoba ma pojęcie, o czym pisze.
to bardzo cieszy. Więc jeżeli macie jakieś inne różnice między rysunkiem tradycyjnym a digital, to piszcie. Chcę bardzo poznać Wasze zdanie. Ale wracając, to nie tak, że nie mam już nic do powiedzenia, wręcz przeciwnie. Powiemy teraz o efekcie pracy, jakie dają nam rysunki. Jak wiecie bardzo dobrze, dość ciężko jest edytować taki rysunek tradycyjny, a jak już skopiemy jakąkolwiek czynność, która nie jest szkicem, to już mamy po pracy i wielce ubolewamy, że jak mogło się tak stać. A no właśnie, z drugiej strony digital pozwala na użycie magicznego przycisku Ctrl-Z i możemy ze spokojem ponownie poprowadzić linię bądź cień pędzla. To jest cudowne uczucie, bo nieraz rysując na kartce, a mając pod ręką klawiaturę, klikałam z przyzwyczajenia skrót klawiszowy do cofania rysunku i się zastanawiałam, dlaczego na kartce nic się nie cofnęło. To zawsze mnie bawiło. Pytanie tylko, czy tylko ja tak mam? Następnie, jak już mamy wykonaną swoją cudowną pracę w technice tradycyjnej, to co możemy zrobić, aby ją powielić? Przerysujemy ją? No nie. To jest wręcz niemożliwe, aby praca była kropka w kropkę identyczna, więc pozostaje nam skaner, który zawsze wybiela nieco obraz. I to jest właśnie przykre. Co prawda, taki rysunek ma większą wartość, bo jest jedyny w swoim rodzaju. Jednak jak chcemy się podzielić taką pracą, to dla nas zostaje tylko pamięć, że coś takiego było. A znowu, techniki cyfrowe można powielać ile wlezie i minus jest taki, że to już nie jest praca jedyna w swoim rodzaju, ponieważ bardzo łatwo jest ją zmodyfikować. Jak to się mówi, wszystko ma swoje plusy i minusy. Dalej brnąc w ten temat, jak już wcześniej wspominałam, łatwiej jest wyciągnąć tablet niż przygotowywać całe to zaplecze tradycyjnego rysunku. I tutaj jest szczera prawda, o wiele mniej czasu poświęcamy na digital aniżeli tradycję, chyba że w tradycyjnym rysunku siedzimy od lat, a jesteśmy całkowicie zieloni w digitalu. To oczywiste jest, że łatwiej będzie nam coś zrobić odręcznie na kartce. Ale nie wdrażajmy się w takie przypadki, mowa tutaj o osobach, co na równi potrafią wykorzystywać obie techniki i szukają właściwego osądu obu dziedzin. Wracając, czasu nie tracimy w digitalu, tak jak przy tradycyjnym rysunku. Powiem teraz, co tak właściwie umożliwia nam rysunek cyfrowy, a dokładniej otwiera nam to masę możliwości. Możemy dla przykładu liznąć tematu koncept artów. Jeżeli nie wiecie, co to jest, jest to wyrażanie prezentacji projektu, czyli dokładniej projektu postaci bądź krajobrazu, które są następnie wykorzystywane do gier, animacji filmowych czy komiksów. Dalej możemy zaznajomić się z modelowaniem 3D i nauczyć się nakładać warstwy na modele, następnie animować te nasze modele, co w tych czasach jest bardzo na topie. Możecie również żyć w poligrafii jak ja i projektować dla przeróżnych firm różne biznesowe produkty. Tak myślę, że na dzisiejsze czasy techniki cyfrowe wydają się o wiele lepszym wyborem niż tradycja, ale to jest moje zdanie. Jestem osobą, która siedzi w grach i komiksach, więc nie widzę dla siebie innego miejsca niż właśnie w takich przedsięwzięciach. Na zakończenie mogę zadać takie pytanie, czy warto przestać rysować tradycyjnie? Absolutnie nie. Wiecie, wyobraźmy sobie teraz taki skrajny przypadek. Siedzisz w jakimś środku transportu, powiedzmy w autobusie, i nagle masz jakiś przypływ weny, a w torbie czy w plecaku masz jakiś notes albo paragon, no cokolwiek. Ale nigdy nie gryznąłeś rysunku tradycyjnego, to guzik narysujesz, tak? A mając umiejętności w tym rysunku, to możesz szybko naszkicować swój pomysł, aby on nie uciekł z głowy. I to jest właśnie ta magia techniki tradycyjnej. Chyba już więcej nie powiemy na ten temat, bo jak widzicie, praca jest już gotowa i myślę, że nie było nudno w dzisiejszym odcinku, a różnice między tradycyjnym rysowaniem a digitalem są za nami. Jeżeli ominęłam jakąś ważną sprawę w tym temacie, to śmiało napiszcie to w komentarzach.
Wracając do spraw tego kanału, mam informacje dla pozostałych. Zbieramy Wasze prace do czwartego już odcinka Przerysuję Cię, a dokładna data zamknięcia przyjmowania prac to 30 maja. Natomiast losowanie odbędzie się dzień później, a premiera tego odcinka odbędzie się 9 czerwca. Więc nie bój się i weź udział w evencie Przerysuję Cię.